10 lat temu, 14 kwietnia 2003 roku, Międzynarodowe Konsorcjum Naukowców ogłosiło oficjalne zakończenie sekwencjonowania 99% genomu ludzkiego z trafnością 99,99%. Było to wydarzenie pod względem kosztów i technologicznego rozmachu porównywalne jedynie z wysłaniem astronautów na Księżyc. W wyniku trwających 13 lat badań nad projektem genom człowieka okazało się, że kod genetyczny człowieka składa się tylko z około 30 tysięcy genów, a więc znacznie mniej niż tego oczekiwano. Tyle samo w przybliżeniu ma szympans, a mysz zaledwie o 300 genów mniej. Co więcej, sekwencje kodujące białka, czyli geny sensu stricte, zajmują jedynie 1,5% całego genomu. Genom człowieka zawarty jest w 23 parach chromosomów z cechami dziedzicznymi rodziców, ale okazało się, że wpływ genów na zdrowie, zdolności i umiejętności człowieka wcale nie jest tak duży, jak wcześniej sądzono. Jakie korzyści płyną z rozszyfrowania DNA człowieka? W jaki sposób różne dziedziny nauki wykorzystywały i dalej wykorzystują wyniki projektu? Witam gości w studiu, profesor Magdalena Fikus, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. I profesor Tadeusz Mazurczak, lekarz medycyny, genetyk kliniczny, pediatra, były kierownik Instytutu Genetyki, Instytutu Matki i Dziecka, Genetyki Etycznej, Instytutu Matki Medycznej. Genetyki Medycznej, Instytutu Matki i Dziecka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Telefon do nas 22 645 22 22. Za pół godziny będziemy od państwa odbierać telefony, czyli Hanna Szczęśniak, która jest wydawcą dzisiejszego klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Czynna jest już poczta klcw@polskieradio.pl. Mogą więc państwo od razu do nas pisać i pytania kierować do naszych gości. Program realizuje Marek Dalba. Jakim celom, proszę państwa, miały służyć te badania kosztowne, długotrwałe, angażujące potężne siły ludzkie, czyli naukowe, badania nad genomem człowieka? Czy zostały już naprawdę zakończone, zamknięte 10 lat temu? Czy wszystko jest już jasne i wiadome i już nie ma żadnych tajemnic do odkrycia? Ja może tylko mam takie hobby, żeby tłumaczyć, że to nie jest tak, że istnieje kod genetyczny człowieka. Profesor Magdalena Fikus. Kod genetyczny człowieka nie składa się z, już nie pamiętam, co pani powiedziała, ale z jakiś... Genom człowieka powiedziałam, że składa się, że zawarty jest... Kod genetyczny, nie będziemy się sprzeczać. Ja tylko chcę powiedzieć, że kod genetyczny jest uniwersalny. U każdego, u bakterii, u człowieka jest taki sam kod genetyczny. Ale że u człowieka składa się z około 30 tysięcy... Ale nie kod genetyczny, nie, genom. 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 Tak, tak. Ale to jest tylko taka... Tak, to jest moje hobby prywatne. Bardzo tym, dobrze. Bo z tym ja walczę. Purystka naukowa. Tak, tak. I może chociaż na pewno więcej na pani pytanie ma do powiedzenia pan profesor, to ja bym była zadowolona, jakbym mogła też zakreślić, bo to te kręgi, które się coraz bardziej rozprzestrzeniają od tej daty, o której pani powiedziała, wiedzy o ludzkim DNA. I oczywiście to nie jest tylko medycyna, choć będziemy pewno mówić głównie o medycynie i ja zaraz ustąpię pora. Ale nie tylko. Natomiast tuśmy od razu wiedzieli, że nie tylko. I jest ogromny wkład z tej wiedzy w poznawanie ewolucji człowieka, co jest bardzo ważne. Skąd przychodzimy, z jakim bagażem, kiedyśmy się zmieniali, co sprawiło taki czy inny rozwój człowieka, osiąganie jakiegoś postępu czy poziomu w rozwoju cywilizacji, kultury. To wszystko można w jakiś sposób czytać z naszych genów. To po pierwsze. Czyli ewolucja samego człowieka. Ale to również jest sprawa ewolucji całego świata istot żywych, ponieważ właściwie każdy genom, który poznajemy, każdej bakterii, każdej myszy, my go jakoś przyrównujemy do genomu człowieka. Szukamy, czy genom człowieka ma jakieś wyjątkowe cechy w stosunku do reszty świata żywego. Czyli mamy bardzo szerokie spojrzenie na przyrodę dzięki DNA. No, oczywiście możemy jeszcze sobie różne rzeczy powymyślać, ale myślę, że trzeba oddać dobrze, głos ale za sekundę, medycynie. Bo ja jeszcze chcę jedno pytanie, pani profesor. Skoro powiedziała pani, że to nam uzmysławia, kim jesteśmy. Współczesne, podobno, nie wiem, bo ja się naukowo tym nie zajmowałam, współczesne teorie mówią, że to gen jest przedmiotem ewolucji, a nie poszczególne osobniki.
I wobec tego, czy rozszyfrowanie genomu, to trochę od końca, czy rozszyfrowanie genomu człowieka potwierdza teorię o istnieniu wspólnego źródła DNA dla całego życia na Ziemi? No oczywiście, oczywiście, tylko jest sprawa tych podobieństw różne, inaczej podobne są do nas drożdże i w związku z tym różnice, ile jest wspólnego, pozwalają skomplikowanymi programami informatycznymi na określenie również, jak to kiedyś się rozwijało. Kiedyś na świecie istniały tylko potomkowie, formy rodzicielskie dzisiejszych drożdży. Nie było ludzi, nie było myszy, nie było psów, a jednak tam ta informacja genetyczna już jakoś była i z tego, jak ona się rozwijała i co powstało do dnia dzisiejszego, co dzisiaj znajdujemy w drożdżach, myszach i ludziach, możemy również ustalić w sposób bardzo prawdopodobny to drzewo ewolucyjne. Czyli, że od czegoś wspólnego się to zaczęło. Od wspólnego przodka nazywanego luką, bardzo, bardzo dawno temu. Ale to wciąż jest jakby z tego samego zapasu informacji genetycznej rozwój i dlatego też genetycy, chyba większość genetyków uważa, że to jak się rozwinęło życie, zaczęło się, znaczy, że jest jak gdyby wspólny przodek. To znaczy, że nie było kilku źródeł, w których inaczej rozwijało się życie. Tylko gdzieś to się zaczęło, mogły być różne formy, ale przeżyły tylko jedna ta grupa jakichś organizmów pierwotnych, jednokomórkowych i z tej jednej, która przeżyła, która była lepsza od pozostałych, bardziej mogąca korzystać ze środowiska, które było dookoła, z tej grupy rozwinęło się całe życie dzisiejsze z całym jego skomplikowaniem. Czyli nie mamy się co zburzać, że jesteśmy krewniakami drożdży, nie, skąd muszek, to jest w ogóle bardzo miłe. Wirusów i bakterii również. Wirusy, no w pewnym sensie, to jest uboczna, to jest boczna linia, która inaczej się od tego odgałęziła. Na pewno tak się dzisiaj, z tego co ja wiem, uważa, że najbardziej pierwotną formą życia to jednak było coś w rodzaju komórki, która zabezpieczała swoje istnienie sama, nie musiała korzystać z gospodarza, tak jak robią to wirusy. Ale jeszcze, panie profesorze, zanim przejdziemy do medycyny, to jeszcze chciałabym pewne rzeczy wyjaśnić. Otóż, bo tak mówimy tutaj o tych drożdżach i innych myszach, ale kiedyś tam, przed wielu, wielu laty, to wydawało nam się, że kod genetyczny różnych ras człowieka... Nie kod genetyczny. Nie kod genetyczny, tylko genom. Przepraszam. Przepraszam, ja z tym walczę. Dobrze, ale to się tak przyjęło. To jest ten skrót. Tak. Ja też w to wpadłam, że musi być różny. Tymczasem to rozszyfrowanie DNA przedstawicieli rasy białej, Afroamerykanów, Chińczyków i Latynosów pozwoliło na stwierdzenie, że wszyscy mają 99,99% wspólnych genów. Co się ukrywa w tym, po pierwsze, 1% genomu ludzkiego, który nie został, jak zrozumiałam, sekwencjonowany? I co się ukrywa w tej 0,1%? Jaka różnica między... No właśnie, na czym to polega, że tak nie do końca, niby sukces odtrąbiono, a to jest 99,99%, albo jak w przypadku genomu 99%. Co się ukrywa w tych brakujących procentach? Pani redaktor poruszyła wiele wątków, które mogą stanowić oddzielną dyskusję. Postaram się po kolei odpowiadać na pani redaktor pytania. Pierwsze pytanie było takie, czy ten proces poznawania genomu został zakończony. Mhm. Otóż muszę powiedzieć spokojnie, że nie. Że nie, że jesteśmy... Oboje się zgadzamy. Że jesteśmy na początku, może nawet drogi. A dlaczego? To za chwilę może wyjaśnię. A propos podobieństwa genów i tych problemów ewolucyjnych, o których pani profesor mówiła, to chyba elementem w tej chwili wiedzy naszej jest to, że geny człowieka w dużym stopniu są podobne do genów innych organizmów, czasami dość odległych, takich jak groszek pachnący. Niektóre geny, podobieństwo budowy genów
pod względem składu nukleotydów jest podobieństwo, to sięga kilkudziesięciu procent, prawda, nawet ponad 80%. Także ta informacja DNA jest w wielu organizmach bardzo podobna. Może ja jeszcze tu wrzucę jedną rzecz, że wyrażanie się cech, które oglądamy, różnicując różnych ludzi, różne coś, co kiedyś nazywaliśmy rasami, to wyrażanie się cech, ono przechodzi długą drogę od cząsteczki DNA do pojawienia się cechy. Po drodze są różne inne cząsteczki. I może być, że gen jest na przykład niezbyt podobny, ale powstaje białko, które spełnia tę samą funkcję, mimo że jest tylko podobne, nie jest identyczne. I my tego na cesze nie zobaczymy. Czyli to jest bardzo skomplikowana liczba różnych etapów, na których te różnice lub podobieństwa między różnymi organizmami mają swoje powody molekularne, swoje powody cząsteczkowe. I to trzeba wyjaśniać. To cały czas trzeba wyjaśniać. To jest wielkie pole do pracy. A ta jednoprocentowa różnica, jeśli można wrócić do tego, to jeśli uświadomimy sobie, że genom człowieka składa się z 3,5 miliarda nukleotydów, prawda? 1% łatwo wyliczyć, ile to jest, prawda? Ja często na wykładach lekarzom czy studentom porównuję to, może porównanie jest niezbyt udane, ale do klawiatury fortepianu. Ile klawiatura fortepianu ma, dobre porównanie. Prawda? Ile klawiszy dysponujemy? No 4 oktawy, prawda? Jest określona liczba klawiszy, która daje nieskończoną możliwość twórczą, jeśli chodzi o twórczość, prawda? A teraz jeśli zgodzimy się z tym, że nawet zmiana w obrębie jednego nukleotydu może mieć swój efekt fenotypowy, to czyli, 1%... Czyli cechy. Fenotypowy w postaci cechy, to 1% z 3,5 miliarda nukleotydów daje nieprawdopodobną możliwość zmienności notowanej na poziomie cechy, na poziomie białka, na wszystkich etapach tych, które toczą się od informacji zapisanych w DNA do ekspresji w postaci produktu. Także i tej to, cechy obserwowalnej. I tej obserwowalnej cechy. Także jesteśmy... dlatego to jest takie fascynujące. Ale w zasadzie ja może jestem pesymistą, ale myślę, że wiele lat jeszcze upłynie i wiele pokoleń naukowców będzie starało się zrozumieć i zgłębiać mechanizmy, które determinują cechy genetyczne, nie tylko te, które określamy genetycznymi, ale w ogóle cechy fenotypowe, które czasami są fizjologią, a niekiedy są objawem choroby. A no właśnie. Zmienność, jaka istnieje w naturze, chociażby w naturze organizmu człowieka, jest przecież w dużej mierze determinowana genetycznie. Wspomniała Pani o zakończonym programie Hugo sekwencjonowania genomu. No, byli tacy, którzy po zakończeniu, ogłoszeniu triumfalnym, że proces został zakończony, zapytali się, no jeśli genomy mamy takie same, to dlaczego się różnimy? Można widać to gołym okiem, prawda? Otóż okazuje się, że w tej chwili chyba troszkę więcej wiemy na temat tego zróżnicowania fenotypowego w obrębie cech. To zróżnicowanie koresponduje z ogromnym zróżnicowaniem, jakie istnieje na poziomie genomu. Mówimy zwykle o genach kodujących białka. Jak pani redaktor powiedziała wcześniej, jest to około 1,5-2% genomu. A pytanie, co z resztą? O właśnie, śmietnik? Nie. Ach, dawno ma... wiemy, że nie. Już dawno wiemy, że nie. To co to jest, bo genom genomowi nierówny, prawdziwych jest 1,5-2%. Tak, że w tych sekwencjach, te sekwencje genomu są bardzo zróżnicowane. Tak jak tu siedzimy w tej chwili w studio, różnimy się między sobą w zakresie co najmniej 20% genomu, który składa się z segmentów powtarzalnych, tak zwanych LCRF, low copy repeats, to jest 1,5% geny kodujące białka, a 20% w obrębie tych sekwencji powtórzonych. Różnimy się między sobą w zakresie około 3,5 miliona pojedynczych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów. To jest zmienność na poziomie genomu, która, jak się wydaje, miała nie tylko znaczenie w procesie ewolucji, ale ma także znaczenie w kształtowaniu czegoś, co bardzo interesuje medycynę, które
zmienność, która kształtuje predyspozycje do rozwoju na przykład chorób cywilizacyjnych, powszechnych chorób, które trapią naszą cywilizację, od chorób nowotworowych po takie choroby jak nadciśnienie czy cukrzyca. Cukrzyca Panie profesorze, ale przecież ja na początku przeczytałam, bo mnie to zszokowało i znalazłam taką informację, że okazało się po tym zamknięciu projektu badania genomu człowieka, że geny wcale nie mają takiego wielkiego wpływu na zdrowie, na zdolności, na tam rozmaite inne cechy, umiejętności i tak dalej, jak wcześniej sądzono. To co to znaczy, że nie mają tak wielkiego wpływu i znaczenia, a tu ciągle mówimy o chorobach genetycznych, o dziedziczeniu jakichś cech. Co to wobec co dziedziczymy wobec tego, a co nie? Absolutnie. I na czym to polega? Nie, tu nie ma żadnej rewolucji. Myślę, że pani profesor też zgodzi się, poprze moje poglądy w tym względzie. Jeśli mówimy bliżej, łatwiej mówić o patologii, prawda? Są choroby dziedziczne, które są determinowane mutacjami określonych genów i dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla. Tak. Znamy, w jaki sposób się tego, dziedziczą. Tego, który pierwszy zaczął całą aferę zakonu. Z genetyką, tak. Na poziomie grochu. Tak, 60 lat czekał, żeby ponownie te prawa, jego pracy odkryto i od 1908 roku powstał termin genetyka. Tak. Więc choroby mendlowskie, które są wynikiem mutacji genowych. Jest tych chorób około 7 tysięcy. Występują one z różną częstością. Wiele z nich to choroby rzadkie. A odnosząc się do zdobyczy sekwencjonowania genomu człowieka, można powiedzieć, że w tej chwili medycyna dysponuje możliwością identyfikacji mutacji w obrębie tych genów w większości chorób monogenowych, jakie występują u człowieka. Nie wszystkich, ale w większości. Jest to rutynowa diagnostyka molekularna w przypadkach podejrzenia chorób mendlowskich. Tylko że ich jest dużo, ale są rzadkie. Ich jest dużo, 7 tysięcy, ale ich jest, ale są one na szczęście rzadkie. Dysponuje medycyna mniej więcej około 3 tysiącami testów, które służą identyfikacji tych mutacji w obrębie genów. A z jakiego powodu występują te mutacje? Jak tu siedzimy, co sekunda w naszym organizmie następuje mutacja, która jest dzięki systemowi naprawy DNA jest eliminowana, ale nie zawsze, prawda? I nie we wszystkich DNA komórkach. DNA samo się naprawia? Naprawia się. Znaczy samo się nie naprawia. Jest wiele systemów jednocześnie, które naprawiają. Ale gdzieś musi być to centrum, które daje sygnał, że coś jest tam. Nie, uszkodzenie DNA w komórce jest sygnałem. Jest sygnałem. Aha. Komórka to rozpoznaje, tak mówiąc znowu prosto. I uruchamia system naprawy. Mhm. Natomiast choroba staje się dziedziczna, cecha dziedziczna, jeśli ta mutacja znajdzie się w komórce płciowej, w gamecie. Dopiero wtedy możemy mówić o dziedziczeniu. No i często jeszcze nie staje się objawem, znaczy nie widać tej choroby, jeżeli mamy dwie kopie genu, tak jak wszystkich genów mamy dwie kopie od rodziców. Jeżeli jeden nie miał uszkodzenia, a drugi miał, to jeżeli choroba ma taki charakter, który się nazywa recesywny, to ona się nie objawi. Ten człowiek nosi w sobie mutację. Ta mutacja będzie w połowie jego komórek rozrodczych, czyli będzie przekazywał przyszłemu pokoleniu. A sam o tym nie wie i wygląda i zachowuje się i żyje jak człowiek zdrowy. Nie jest tam obecność tej mutacji, nie decyduje o żadnej chorobie. Jak tu siedzimy, jesteśmy nosicielami co najmniej około 10 prawdopodobnie mutacji recesywnych. I przekazujemy je pokoleniom, z pokolenia na pokolenie. Problem zaczyna się wtedy, jeśli mówiąc o chorobach autosomalnych recesywnych, o których pani profesor wspomniała, kiedy spotkają się dwie osoby nosiciele takiego samej alelu. Zmutowanego. I wtedy jest problem. I wtedy jest, jeżeli może się być jeszcze problem. Spotkają jeśli te się spotkają, rozrodcze. Jeśli spotkają się z tym błędem. Dwie komórki rozrodcze z tym samym, ze zmutowanym alelem, to wtedy u dziecka ujawnia się choroba. Ale druga grupa chorób genetycznych to aberracje chromozomowe. Mhm.
bardzo poważna grupa chorób, która defekt jest bardzo poważny, bo w większości przypadków decyduje o, jest to cecha letalna, decyduje o obumarciu. I trzecia grupa chorób, najliczniejsza, to są choroby, które określamy, że jako wielogenowe. Zależą z jednej strony od czynników genetycznych, one nie decydują o wystąpieniu choroby, ale kształtują predyspozycję. Ta predyspozycja może się ujawnić chorobą wtedy, jeśli człowiek z taką predyspozycją poddany będzie określonym czynnikom środowiskowym. I ten mechanizm jest najliczniejszy w patologii człowieka. Ten mechanizm leży u podstaw większości chorób cywilizacyjnych, większości chorób wieku podeszłego, większości chorób przewlekłych. I ponieważ zgodzimy się, i pani profesor pewnie mnie w tym poprze, że wszystkie procesy metaboliczne, wszystkie procesy są kontrolowane przez geny. W związku z tym współczesna medycyna mówi, że na pytanie, czy w takim razie wszystkie choroby są genetycznie uwarunkowane, pytanie trochę inaczej powinno być sformułowane. I w tej chwili we wszystkich specjalnościach medycznych prowadzone są prace, które mają na celu wykazanie, które geny i w jaki sposób wpływają na ekspresję kliniczną choroby. Stąd wykorzystanie zdobyczy genetyki molekularnej, będący skutkiem sekwencjonowania DNA, ma zastosowanie we wszystkich specjalnościach lekarskich. Nie ma I za chwilę do tego wrócimy, panie profesorze, jeśli państwo pozwolą. Chciałam przeczytać, pan Janusz napisał do nas takie pytanie, zawarł w mailu. Jak teoria ewolucji tłumaczy zwiększenie się liczby genów i ich przemiany między na przykład owadami a ludźmi? Chodzi mi o mechanizm biochemiczny, a nie o jakieś ogólne powiedzenie, że program komputerowy może to policzyć. Ja nie bardzo rozumiem to pytanie o to zwiększenie liczby genów. Jeżeli na przykład zwiększenie liczby genów. No właśnie, ich przemiany, o owadach ja niewiele wiem, ale wiem na przykład o roślinach, że się często mówi o roślinach, że mają ogromne genomy i że w tych genomach znajduje się więcej genów niż u człowieka, ale zazwyczaj, albo prawie zawsze to więcej oznacza, że te geny zostały pomnożone, znaczy zmultiplikowane, mówiąc niepolskim językiem, pomnożone. To znaczy, że jest gen A, który występuje, który w trakcie ewolucji pojawił się w wielu wersjach. Najpierw to musi być pomnożone, że jest tych genów A jest na przykład 20, a potem w każdym z tych genów może zajść mutacja, czyli jakaś zmiana już niezależnie. I wtedy będzie gen A1, A2, A3, A4 i tak jest u roślin. Rośliny mają więcej genów niż człowiek, genomy mają dużo większe, ale jak policzyć te oryginalne geny, to wciąż jesteśmy w czołówce. DNA w komórce rośliny mają więcej, ale oryginalnych genów nie. Natomiast jeżeli chodzi o owady, to ja nie wiem po prostu, jak to jest. Wszystkie nam pomnożenie liczby genów, wzrost liczby genów, on się odbywa z tego, co ja wiem, w wyniku właśnie takiego namnożenia tej samej sekwencji DNA, tego samego odcinka DNA na kilka i to do tego znane są systemy enzymatyczne, które to robią, a potem w każdym z tych odcinków może zajść niezależna zmiana i te geny jak gdyby stają się różne. Był A, a jest A1, bo w A się nic nie stało, a w A1 pojawiła się jakaś zmiana. No i już mamy dwa różne geny, które wciąż jeszcze dość długo w wyniku takich zmian, te geny wciąż jeszcze kodują tę samą cechę na końcu. Ale może troszkę różnie. Ja nie wiem, czy nieporozumienie pewne powstaje w momencie, kiedy zaczynamy liczyć geny, traktując ich allele odmienne jako odmiany. Wiemy, że o dwualiczności genów nie trzeba powtarzać, ale wiemy, że niektóre geny podlegają różnym mutacjom, wielu mutacjom. Jest to problem diagnostyczny w medycynie. Na przykład znana najczęstsza w populacji europejskiej choroba autosomalna recesywna mukowiscidoza, prawda, jest skutkiem mutacji w obu allelach genu CFTR, ale na dzień dzisiejszy znamy ponad 1600 różnych mutacji tego allela. W związku z tym
Gen jest jeden. Właśnie, to nie są różne geny. Ale to nie są różne geny, to są różne odmiany, wersje, różne allele, jak mówimy, tego samego genu. Także jak jest z owadami, nie wiemy, proszę pana, panie Januszu, zdaje się, pan Janusz. Tak, pan Janusz. Nie wiemy, przepraszam. Ale czekamy na następne pytania, klcw@polskieradio.pl. I za 5 minut będziemy łączyć telefon. Jeśli państwo zechcą do nas zadzwonić, zapraszamy. Czyli 22 645 22 22. Przypomnę, że naszymi gośćmi są pani profesor Magdalena Fikus i pan profesor Tadeusz Mazurczak. Bardzo proszę pani profesor. Ja jeszcze chciałam taki jeden, mamy właśnie, myślę, że tyle, ile trzeba czasu. Takie jedno pytanie, które sobie na pewno zadajemy. Czym się różni, jakie są różnice genetyczne między człowiekiem pochodzącym z Chin, z Filipin, z Nairobi i tak dalej, prawda? Mówiło się, że są to rasy różne ludzi. No i teraz się pytamy, czy mamy wspólnego przodka, po pierwsze. I jak to się stało, że się tak różnimy? No właśnie tak, jak pan profesor używa słowa fenotypowo, czyli tymi zewnętrznymi objawami. A mamy aż 99,99%. Dzisiaj się uważa, że mamy, że ludzki genom jest jedna wersja dla wszystkich ludzi wspólna. I teraz ja mam tylko taki przykład, bo to trzeba będzie bardzo dużo różnych badań, które będą stopniowo na to odpowiadać. I jest taki zabawny przykład takiej mutacji, którą znaczy odmiany genu, którą znaleziono u myszy. To jest jeden gen, a on koduje białko, które uczestniczy w pewnych reakcjach związanych ze skórą, z rozwojem skóry, z rozwojem włosów, rozwojem zębów. Jeden gen, nieważne jak się nazywa. Otóż okazało się, że ten jeden gen u myszy daje takie efekty u tej myszy, że ludzie uznali za to, że dobrze by było sprawdzić, jak to jest u ludzi żółtej rasy. Użyję nieprawidłowego pojęcia żółtej rasy. U Chińczyków, Japończyków. Okazało się, że w tej grupie ludzi ten właśnie gen ma jedną tylko mutację. Taką samą mutację, jaką można też wywołać u myszy. I ci ludzie mają właśnie, i te myszy z taką mutacją, mają innej grubości włosy, mają innej liczby, inną liczbę gruczołów potowych na głowie, inny kształt zębów, nawet ryba z taką mutacją ma inny kształt łusek. Czyli, żeby to podsumować, bo wiem, że to trochę skomplikowane. Jedna mutacja w jednym genie daje kilka objawów, ma jednocześnie kilka objawów. I te kilka objawów my widzimy, jeżeli jest taka mutacja u człowieka z Japonii w stosunku do człowieka z Warszawy, to oni się właśnie różnią między innymi tymi cechami, o których przed chwilą powiedziałam. Dlaczego tam, w tamtej części świata ta mutacja jak gdyby wygrała, prawda, i że ludzie zaczęli tak wyglądać, to trzeba dalej szukać w tej bardzo ważnym czynniku, o którym bardzo mało mówiliśmy dotychczas, to jest o wpływie środowiska. Znaczy, że geny to geny, ale jeszcze jest miejsce, w którym żyjemy i to się bada między innymi w sposób bardzo rozszerzony na grupach bliźniaków tak zwanych jednojajowych, gdzie się widzi, że to nie jest tak, że tacy bliźniacy, mimo że mają takie same genomy, rosną i rozwijają się i chorują w taki sam sposób, bo każdy z nich jest w trochę innym środowisku. Całkiem niedawno przeczytałam, że w Wielkiej Brytanii dwaj bracia, Fred i Gus Turnerowie, rodzeni bracia pochodzący z Yorkshire, różnili się od siebie tak bardzo, że byli narażeni na kpiny i złośliwości kolegów. Ten 17-letni Fred ma ciemne, proste włosy, natomiast jego 14-letni brat Gus jest posiadaczem kręconej czupryny w kolorze rudym. No i to oczywiście tak rozwścieczyło chłopców, z których koledzy nabijali się, że mają dwóch różnych ojców, że Fred skonstruował w domu metodami domowymi maszynę do badania DNA. Żaden naukowiec w żadnych laboratoriach, która potwierdziła pokrewieństwo między nim a jego bratem, i to jest informacja podana przez prasę angielską, za swój wynalazek otrzymał zresztą tytuł młodego wynalazcy roku oraz stypendium w Oxfordzie. Czyli jak się wściekł, tak udowodnił, że są rodzone. Młodzi ludzie mają dużo fajnych pomysłów. Uszkodzenie jednego genu. Znaczy to nie może być jednego genu. Jak może to być, wszystko? Nie, no właśnie, mówimy to, co o to może cechach być? Wielogenowych. Tak. Jesteśmy przywiązani do jednego genu i określonego efektu. Mutacja w określonym genie czasami przejawia się zespołem wielu wad, wielu cech. To, o czym pani redaktor mówi. Natomiast cechy, które widzimy, oglądamy, patrząc na siebie, są cechami determinowanymi przez
liczne, wiele zmian rozsypanych niejako po całym genomie. Które się dodają. Które się sumują, które kształtują pewne predyspozycje. Nadciśnienie samoistne. Przecież to jest cecha genetycznie determinowana, wielogenowa, ale są choroby, w których są mutacje genowe, których objawem jest nadciśnienie. Ale mówię o tym nadciśnieniu tej postaci najczęstszej, która jest warunkowana wielogenowo, wieloma zmianami w obrębie genomu. I teraz możliwość w tej chwili, technologiczna możliwość badania tych sekwencji DNA poza tym regionem, gdzie są geny kodujące białka, stwarza nieprawdopodobną obecnie możliwość badań nad wyszukiwaniem tych regionów, które mogą decydować o predyspozycji do rozwoju określonej choroby. Niewydolności chorób układu krążenia, nadciśnienia, chorób psychicznych, alergicznych, wszystkich tych, którymi w tej chwili współczesny człowiek przejmuje się najbardziej, bo one dotykają nas. Bezpośrednio. Bezpośrednio. Pan Piotr zadaje pytanie, jaki jest dowód na to, że sekwencjonowano reprezentatywny, niezmutowany genom człowieka? Aha, nie ma takiego dowodu. Nie ma takiego dowodu, ponieważ te pierwsze sekwencje, te, które ogłoszono bardzo uroczyście, one były robione z mieszanki DNA. Między innymi dlatego, żeby nie można było przypisać konkretnemu człowiekowi konkretnego DNA, bo to się mieści już jak gdyby w nieetycznych zachowaniach. Czyli robiono to z mieszanki 9 różnych ludzi, różnej płci, z różnych miejsc zamieszkania i tak dalej. I to, co pan się pyta potem, jak wygląda indywidualny genom, to zrobiono między innymi taki duży program, który się nazywał 1000 genomów. Robili go około 5 lat, jeszcze taka charakterystyczna cecha, że teraz się pracuje w zespołach jak kiedyś fizycy i dzisiaj fizycy, że jest ponad 100 osób, że jest 50 laboratoriów, że to bardzo złożona też współpraca ludzi. W każdym razie projekt 1000 genomów się zakończył, czyli robiono 1000 genomów różnych ludzi, wybranych z różnych rejonów świata, różnej płci, różnych, no po prostu bardzo możliwie jak najbardziej się różniących. I wniosek z tego ogólny w podsumowaniu tej pracy jest taki, że nie ma idea, jakby to powiedzieć, wzorcowego genomu człowieka. Że każdy z nas nosi mniej więcej 300 różnic, czy powiedzmy odmian, czy mutacji w różnych genach, które mogą się objawić lub nie. Czyli, że się na pewno różnimy. Nie ma idealnego człowieka. Jest pewna średnia. U jednego człowieka jest tu zmiana, u drugiego tam i w sumie wychodzi z tego pewna średnia, one się pokrywają i jak gdyby uzupełniają, ale to tylko tak można odnosić do tej średniej i więcej nic nie zrobimy, możemy zrobić projekt 100 tysięcy genomów i dalej będziemy wiedzieć, że się różnimy, co i tak wiemy. Myślę, że sekwencjonowanie, to o czym pani redaktor na początku audycji mówiła, że sekwencjonowanie genomu człowieka pochłonęło ogromne środki finansowe, 2 miliardy 700 milionów, prawda? Kilkanaście lat później sekwencjonowanie genomu konkretnego człowieka, a znamy nawet tego człowieka, kosztowało $1,5 miliona. W tej chwili sekwencjonowanie genomu człowieka kosztuje mniej niż $1000. Uważa się, że pod koniec, że około 2020 roku ta cena będzie jeszcze mniejsza. Możliwość sekwencjonowania dzięki technologii, jaka w tej chwili rozwija się, nie jest abstrakcją, jest osiągalna. Pytanie pozostaje takie, po co i kiedy należy ten genom sekwencjonować? Wtedy prawdopodobnie, kiedy to sekwencjonowanie ma rozwikłać określony problem diagnostyczny. Mm-hmm. To sekwencjonowanie, a nie dla zabawy. To sekwencjonowanie następnej generacji, ta najnowsza technika, jaka w tej chwili jest wprowadzana, może być ukierunkowane na sekwencjonowanie całego genomu lub określonego genu, lub tylko egzomu, czyli tych części jakiegoś DNA, regionu, tak. DNA, które zawierają informacje. Albo nawet tej części, która nie zawiera według naszej wiedzy informacji, która jest tym, co pani brzydko nazwała śmieciami. Już się tego tak nie nazywa, bo się tym różnimy. Mówię w tej chwili o sekwencjowaniu egzomowym.
ta część genomu, tak, która koduje. No tylko wtedy, kiedy można dzięki tej metodzie uzyskać informacje istotne dla procesu diagnostyki, czy może dla procesu terapii. Dobrze, za chwilę się zajmiemy genetyką kliniczną. Państwo mogą do nas dzwonić. Zapraszam 22 645 22 22. Proszę, panie profesorze, wyjaśnić, czym zajmuje się genetyka kliniczna? Rozpoznawaniem chorób genetycznie uwarunkowanych. Profesor Tadeusz Mazurczak. To rozpoznanie rozpoczyna się od diagnostyki fenotypowej, jak mówimy, czyli opiera się na analizie, ocenie cech klinicznych, jakie występują u pacjenta dotkniętego lub podejrzanego o określoną chorobę genetyczną. Do tego potrzebna jest wiedza kliniczna. Mm-hmm. Do tego potrzebna jest dość szeroka wiedza kliniczna, w tej chwili wzbogacona programami diagnostycznymi. Stąd powstała specjalność lekarska jako genetyka kliniczna i w Polsce istnieje od 2000 roku jako podstawowa specjalizacja lekarska. Następnym etapem jest analiza rodowodu, czyli podstawowa metoda badania genetycznego, czyli analiza rozmieszczenia cech genetycznych w rodzinie. Kolejnym etapem diagnostyki klinicznej jest zastosowanie takiego testu molekularnego, cytogenetycznego czy biochemicznego, który zweryfikuje podejrzenie choroby ustalone na podstawie oceny klinicznej, oceny fenotypu. Dzięki między innymi sekwencjonowaniu genomu człowieka dysponujemy w tej chwili baterią testów, bardzo specyficznych, bardzo dokładnych testów, które umożliwiają nam identyfikację nie tylko mutacji w obrębie określonych genów, które odpowiadają za obraz kliniczny choroby, ale umożliwiają także stwierdzenie defektu genetycznego w postaci aberracji chromozomowych, mikrodelecji, takich aberracji, które są niewidoczne w mikroskopie świetlnym. Dzięki połączeniu cytogenetyki klasycznej z genetyką molekularną powstały metody, które umożliwiają analizę genomu, defekty genomu mniejsze aniżeli 5 milionów par zasad. Dzięki tej na przykład metodzie, dzięki tym możliwościom w grupie pacjentów charakteryzujących się niepełnosprawnością intelektualną, cechami, szczególnymi cechami urody czy spóźnieniem wad rozwojowych, nagle mogliśmy rozpoznać przyczynę choroby, co może nie ma bezpośredniego wpływu na sposób postępowania terapeutycznego, bo jak wiemy, niestety wobec większości chorób genetycznych nasze możliwości terapeutyczne są dość ograniczone. Natomiast ogromne ma to znaczenie dla poradnictwa genetycznego i odpowiedzenia rodzicom takiego dziecka na pytanie, czy choroba ta u kolejnego potomstwa może się powtórzyć, czy nie. Panie profesorze, wykorzystując te wszystkie metody i możliwości badawcze, pan lekarz wykrywa straszną chorobę u swojego pacjenta. Zawsze pojawi się pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, kto ponosi za to odpowiedzialność. Mówi pan o tym drzewie genetycznym, rodzinnym, genealogicznym, tak. Genealogicznym, prawda? Rodowodzie. Czy kto ponosi winę? Matka, ojciec, dziadkowie? Czy jeszcze dalej to w przeszłość sięga? I co wtedy? Jak sobie z tym problemem poradzić? Pani redaktor, pytania, które pani zadała, są pytaniami podstawowymi dla poradnictwa genetycznego. One określają istotę i rolę poradnictwa genetycznego wobec rodzin dotkniętych chorobami genetycznymi. Te pytania, które pani zadaje, są, to powiem, bardzo często słyszymy od rodziców dziecka, u którego podejrzewamy lub rozpoznajemy chorobę genetyczną. Pytanie dlaczego? Dlaczego to moje dziecko? No właśnie. I kto jest winien? Poczucie winy w tych rodzinach jest ogromne, choć nie zawsze werbalizowane, ale zawsze istnieje. Pomijam stereotypy, jakie funkcjonują w naszym społeczeństwie na temat winy, ale w odniesieniu do chorób genetycznych pojęcie winy jest, tak powiem, mało racjonalne. Bo jakaż jest wina, że mam kolor oczu niebieski, prawda? Jeśli przed chwilą powiedzieliśmy, że informację genetyczną dziedziczymy
od rodziców, połowę od ojca, połowę od matki i przekazujemy tą informację dalej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka konstelacja, to o czym przed chwilą mówiliśmy, konstelacja tej informacji genetycznej w obrębie DNA, pomijam DNA mitochondrialne jeszcze, ale przede wszystkim to DNA jądrowe, jaka konstelacja powstaje u nowo utworzonej zygoty, która będzie miała taką lub inną ekspresję kliniczną, przejawi się takimi czy innymi objawami czy cechami, bo nie zawsze jest to choroba, czasami jest to cecha. Cecha, która decyduje niekiedy o urodzie człowieka na przykład, prawda? To też jest genetyka. Dobrze, ale czy badanie zestawu genów człowieka pozwoli określić jego skłonności do niektórych schorzeń czy chorób, wcześniej zapobiec rozwojowi tych chorób, na które no, dana osoba jest najbardziej narażona? Pytanie naszej słuchaczki, czy można wady genetyczne korygować lekami? Czy zwiększająca się wiedza na temat budowy naszego genomu pozwala obok poszerzenia naszych informacji na temat powstawania i rozwoju różnych schorzeń, także na rozwój w dziedzinie tworzenia leków czy procedur leczniczych, naprawczych, pyta pani Aniela. Tu znowu kilka wątków, które nie chciałbym jakoś może uporządkować, ale wracając do tego pytania w poradni genetycznej, co należy, kto jest winien, powiedzieliśmy sobie, co pytanie, często rodzice zadają pytanie, co by pan na naszym miejscu zrobił, czy decydować się na następną ciążę na przykład. A no właśnie. W związku z tym jednym z podstawowych zadań poradnictwa genetycznego jest uświadomić rodziców o istocie choroby, żeby rozumieli, że nie jest to palec Boży, jaki jest mechanizm, na czym polega to genetyczne uwarunkowanie i jakie jest ryzyko powtórzenia się tej choroby w zależności od tego, jaki jest tok dziedziczenia, jakie są one uwarunkowane genetycznie. No, niestety zawsze to będzie w kategoriach prawdopodobieństwa. Czyli człowiek nie lubi myśleć, że to może mnie uderzy przy następnym właśnie, albo dlaczego mnie, prawda? I dlaczego mnie, ale to jednak jest sprawa pytania egzystencjalne, które zawsze będą, zawsze będą istniały. O nich nie myślimy wtedy, jak jest wszystko dobrze, tylko jak coś się zdarzy, to wtedy włączamy ten sposób myślenia, prawda, dlaczego mnie, dlaczego i czy to się może powtórzyć. Jeśli chodzi o choroby genetyczne, to ryzyko powtórzenia się jest różne i zależy od tego, jak jest choroba determinowana, jak jest uwarunkowana, jaki jest tok dziedziczenia. Czy zależy od mutacji genowej, czy od aberracji chromozomowej. Czy istnieje możliwość korygowania, leczenia. W stosunku do większości, jak już powiedziałem wcześniej, większości chorób genetycznych nasze możliwości terapeutyczne są dość ograniczone. Są jednak przypadki, są choroby, w których medycyna może zaoferować skuteczną pomoc. No, klasycznym takim przykładem jest fenyloketonuria. My nie zmieniamy defektu, nie potrafimy zmienić defektu genetycznego. Natomiast poprzez środowisko, poprzez zmianę diety, stosowanie diety niskofenyloalaninowej jesteśmy w stanie zapewnić, pod warunkiem, że rodzice będą przestrzegać tej diety, co nie jest takie łatwe, zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, bo jeśli nie, to dziecko jest skazane na głębokie upośledzenie umysłowe. Więc istnieje wiele sposobów postępowania, które zmniejszają efekty kliniczne choroby, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tej chwili nie potrafimy zmienić informacji genetycznej. I myślę w najbliższym czasie chyba... Nie, bo to już natychmiast wkraczamy na tę drogę znowu granicy między nauką a etyką. Ponieważ gdybyśmy chcieli cokolwiek korygować, pewne zabiegi również korygowania błędu są przeprowadzane na zwierzętach, to przeprowadzane są w najwcześniejszym etapie rozwoju zarodkowego. Czyli trzeba u zarodka wykryć, że jest dana wada. I czy terapia genowa w tym przypadku jest... Tak, no więc w przypadku zwierząt są opisane takie przykłady, kiedy można było usunąć defekt genu robiąc operację na zarodku. To nawet nie jest płodowy, to jest po zapłodnieniu, póki mamy do czynienia z jedną komórką, która wynikła w postaci... Naprawdę z kilkoma komórkami, no, bo kilkoma, to o okresie embrionalnym. No i przypomnę państwu na to telefon, nie ma zgody. Dobrze, przypomnę telefon 22 645 22 22 i klcw@polskieradio.pl. Panie profesorze, dalej?
Jest to, łączymy telefon może. Czy pan profesor chce dokończyć? No chciałbym powiedzieć, że była taka fascynująca, zresztą sam tej fascynacji ulegałem, koncepcja terapii genowej. Jeśli mamy gen, jeśli znamy mutacje, które niszczą jego funkcję, to nic prostszego jak wszczepić ten gen, prawidłowy gen, używając wektora, jakim jest wirus, prawda, specjalnie zmodyfikowany. No ale nauka uczy pokory. Myślę, znaczy, że życie, przyroda uczy pokory. Nauka niekoniecznie. To naukowcy niekoniecznie są pokorni. Naukowcy nie zawsze są pokorni, ale jeśli tak popatrzymy także historycznie, to rzeczywiście skłania, rzetelne dociekania skłaniają do pokory i w którymś momencie trzeba odpowiedzieć na pytanie, że dawać sobie z tego sprawę, z ograniczoności naszej wiedzy. Ta terapia genowa upadła i w tej chwili na kongresach genetycznych nie ma sesji poświęconych terapii genowej, ponieważ okazało się, że mówiąc o tej pokorze, że człowiek zapomniał o czymś, co jest dość istotne, a przez miliony lat organizm nas wytworzył sobie coś takiego jak obrona przed wtargnięciem obcych genów, obcego DNA. I pierwsze niepowodzenia wynikające z terapii genowej spowodowały zablokowanie tych działań. Koncepcja jest genialna, koncepcja jest fantastyczna. Czy kiedyś będzie zrealizowana? Prawdopodobnie tak, jeśli nasza wiedza w wielu dziedzinach... Jest genialna w przypadku, jeśli mamy absolutne zaufanie do... Jeśli poznamy jeszcze, inne mechanizmy, do moralności, etyki naukowców, które decydują o powodzeniu tego typu tam koncepcji. Jeszcze jest jedna sprawa, że są takie ale choroby... Ale musimy odebrać telefon. Dobrze, wrócimy do tych chorób. Proszę założyć słuchawki, bo czekają już słuchacze. Z boczku tutaj tak 22 645 22 22, klcw@polskieradio.pl. Halo? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Pani. Miałabym pytanie, na ile i w jaki sposób geny odpowiadają za nasze zachowania społeczne, te dobre i te złe? Dobrze, dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon. Pozdrawiam Panią. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Tadeusz z Wrocławia. Witam. Ja się chciałem zapytać miłych gości, czy te choroby, te na przykład te obecnie zawodowe, cukrzyca, żółtaczka, tam naciśnienie krwi, czy za to odpowiadają geny? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa odpowiada? Dobrze, mogę? Pani tak, profesor? Bardzo proszę, profesor. Może od drugiego zacznę. Choroby, które Pan wymienił, nie wszystkie są chorobami, które rozwijają się na podłożu genetycznej predyspozycji, ponieważ żółtaczka jest chorobą wirusową. Zakaźną. Chorobą zakaźną. Natomiast te choroby, które Pan wymienił, cukrzyca na przykład, jest to choroba, której z jednej strony istnieją predyspozycje genetyczne. Każdy z nas przyniósł na świat jakiś zasób skłonności genetycznych. To, czy ta skłonność się przejawi chorobą, zależy od czynników środowiskowych. Jeśli chodzi o cukrzycę drugiego typu, to dobrze wiemy, że tymi czynnikami środowiskowymi to przede wszystkim dieta, to przede wszystkim styl życia. A więc te czynniki, które my byśmy bardzo chcieli stosować leki i zlikwidować to ryzyko rozwoju choroby, ale w większości chorób cywilizacyjnych styl życia, prozdrowotne zachowania stanowią jedyną drogę dotychczas, która może zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania. No, jeśli słuchamy w tej chwili, że nasza młodzież licealna, prawie 17% ma już w tej chwili nadwagę, otyłość lub nadwagę, to możemy wyobrazić sobie, nie trzeba dużej wyobraźni, że za kilkanaście lat czy kilkadziesiąt te osoby będą pacjentami poradni specjalistycznych, cukrzycowych czy nadciśnieniowych. A więc skłonność, którą dziedziczymy, ale to, czy ta skłonność się ujawni, zależy od czynników środowiskowych, przede wszystkim stylu życia. Na to pierwsze pytanie. Tak, naszej słuchaczki o zachowania społeczne. O zachowania społeczne. Jest to dziedzina ogromnie trudna i ciekawa, natomiast to, o czym mówiłem na początku, wydaje się, że ta zmienność w obrębie genomu, w tej części niekodującej białka, ta zmienność nie tylko odegrała istotną rolę w ewolucji. Nie tylko konstelacja tej zmienności decyduje o
predyspozycjach genetycznych, ale także, jak twierdzą, jak twierdzi się w tej chwili, może wpływać na pewne cechy i pewne skłonności. Natomiast to, o czym mówimy, na predyspozycję nie mamy wpływu. Nie zawsze potrafimy ją odczytać. Być może w wyniku rozwoju nowych technologii badawczych będzie można przygotować takie zestawy diagnostyczne, które będą identyfikowały te części genomu, które decydują o tej skłonności. Ale najważniejsze są w tym wypadku, poza skłonnością także, na której badać nie potrafimy, czynniki środowiskowe, które te zachowania wyzwalają albo kształtują. Czyli wychowanie. Przede inaczej wszystkim, mówiąc. Tak, ja chciałam jeszcze, bo to też jest coś, co ja zawsze powtarzam, powiedzieć o tym wpływie, objawianiu się choroby wtedy, kiedy ona napotka na określone warunki. A przykład, który ja mam, których ludzie niechętnie słuchają, to jest palenie papierosów. Mhm. I są ludzie, którzy palą do bardzo późnej starości, cały czas w kółko papierosy i nie chorują na nowotwory czy na inne choroby związane z papierosami. A są ludzie, którzy chorują i się to wyraźnie koreluje z paleniem papierosów i to jest związane z tym, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, że istnieją pewne odmiany, pewne wersje określonych genów już rozpoznane, pan profesor używa genetycznego słowa allele, już rozpoznane, które jak się ma taki allel, to już się na pewno nie powinno palić papierosów. I nie ma, o ile ja wiem, znowu byłoby to chyba nieetyczne, w tej chwili takich testów, żeby sprawdzać, czy ty możesz palić papierosy do późnej starości, czy nie. Lepiej jest nie palić. Co nie znaczy, że istnieją ośrodki, w których starają się znaleźć te regiony genomu, które na przykład kształtują predyspozycję do rozwoju raka płuc. Niewątpliwie. Ale absolutnie się zgadzam. Ten model z papierosami jest znakomitym modelem, który wyjaśnia zależność między predyspozycją genetyczną, skłonnością genetyczną do rozwoju. I warunkami. I warunkami środowiskowymi, które tą predyspozycję wyzwalają. Lepiej nie palić, proszę Państwa. Jeszcze raz proszę. I tutaj jeszcze powiem, połowa słuchaczy powie, chyba znowu poleciała i zapaliła ze zdenerwowania. Ważnym czynnikiem w identyfikacji tej predyspozycji genetycznej jest wywiad rodzinny. Jeśli w rodzinie są przypadki raka płuc, to należy się traktować jako osoby o zwiększonym ryzyku rozwoju raka płuc i nie palić. Za chwilę jeszcze zapytam o ten konflikt między rozwojem terapii genowej a zasadą ochrony dziedzictwa genetycznego gatunku ludzkiego. To również pyta słuchaczka, ale odbierzemy najpierw telefon. Halo? Kłaniam się pięknie. Witam pana. U brzegów Azji żyją skrzypłocze, skorupiaki, których rodowód sięga 200 milionów lat. 200 milionów lat. Cywilizacja judeochrześcijańska istnieje 2000 lat. Genetyka jako nauka troszeczkę krócej, jeszcze krócej. No może po prostu na zdrowy rozsądek wskazuje, że może to może pokora, nie chcę mówić, nie chcę sugerować pokory, ale po prostu spytać o to, jak nauka ocenia swoje kompetencje. Czy przypadkiem właściwie ocenia swoje kompetencje. Znaczy, to jest z jednej strony bolesne pytanie, z drugiej strony bardzo słuszne. I to wie pan, naprawdę zależy, nie ma takiego słowa, że nauka ocenia. Różni ludzie różnie to oceniają, ludzie, którzy pracują w dziedzinie nauki. Nawet ci bardzo zaangażowani potrafią się z pewnych kierunków wycofać, ponieważ uważają, że to jest jeszcze za wcześnie. I klasycznym przykładem są genetycy, którzy podjęli taką decyzję w 1975 roku, że póki się więcej nie dowiedzą o genomie człowieka, nie będą manipulować genami człowieka. To było podpisane Vasilomars, spotkanie lekarzy, genetyków i różnych innych ludzi, którzy i ci właśnie, którzy mieli takie możliwości, którzy byli naukowcami pracującymi w tej dziedzinie, cofnęli się, co nie znaczy, że nauka się całkiem wycofała. Więc bardzo myślę, że ważne jest pamiętać, że nauka to jest takie trochę abstrakcyjne pojęcie. Naukę tworzą ludzie, że ci ludzie mają jakieś określone poczucie wartości, systemy wartości wyznają, że oni powinni być na różny sposób konfrontowani z opiniami społecznymi, z opiniami filozofów. Jednym słowem, tu ruszamy już tą genetykę, ona musi mieć zaplecze filozoficzno-socjologiczno-kulturowe. Oczywiście, tak. Oczywiście. To teraz jeszcze spróbujmy, bo zbliża się koniec naszego spotkania w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Ach, jeszcze jeden telefon. Dobrze, to odbieramy. Halo?
Halo? Witam. Dzień dobry, Małgorzata mówi. Ja chciałam tylko krótko zapytać, streszczę się. W badanej u mnie próbce DNA stwierdzono nosicielstwo mutacji zmiany w genie NOD2. W nawiasie 3020 INSC. Ja od 32 lat walczę z chorobą nowotworową w przeróżnych sytuacjach. Teraz mi chodzi o to, czy moje, tak jak już syn ma przeróżne objawy, niestety nie można stwierdzić dlaczego, różnie i różni wnuk. Czy to jest naprawdę bardzo zjadliwy, powiedzmy, bardzo zjadliwa jest ta zmiana w tej mutacji, bo po prostu jakoś na razie nikt sobie z tym poradzić nie może. Jest mi ogromnie przykro, ale nie jestem kompetentny, żeby interpretować w tej chwili ten wynik badania molekularnego. To nie tylko chodzi o pokorę, ale zwykłą uczciwość. Ja rozumiem, bo po tej audycji ja już jestem mądrzejsza, że to jest bardzo skomplikowane. Ja to rozumiem. To na pewno, ale w poradni genetycznej na pewno mogliby, jeżeli nie oni sami, to wskazać przynajmniej na źródła, co ta mutacja, jakie są konsekwencje jej posiadania, prawda? Jeżeli oni już umieją nazwać mutację, nazwać gen, w którym ona tkwi, to znaczy, że wiadomo, prawdopodobnie jest wiadomo, jeżeli jest taki test, to jest wiadomo, jakie są konsekwencje, czyli na ile to jest szeroki wpływ na cały pani organizm, czy tylko na pewną funkcję, czy tylko na pewien organ. Tutaj genetyk medyczny, czy lekarz genetyk jest w stanie również troszkę powiedzieć do przodu, co to oznacza. Czyli musi pani poradni genetycznej się. Ale ja muszę chciałbym pani podziękować za to pytanie, bo ono porusza problem, który pani redaktor zasygnalizowała. Jeśli pani miała wykonane to badanie molekularne, ten test genetyczny, w wyniku którego została pani zidentyfikowana jako nosicielkę mutacji tej określonej, to podpisywała pani zgodę na wykonanie tego testu, ale konsekwencją tej zgody i wykonania tego testu jest uzyskanie kompetentnej informacji, interpretacji wyniku. Tego musi pani się domagać i niespełnienie tego warunku jest, no właśnie, zaczynamy wchodzić na teren problemów etycznych. Ja rozumiem, ale pan profesor, rozumiem, specjalizacji to ja tak zupełnie tego, to nie jest w stanie mi pomóc, jeżeli by chodziło o moje kolejne już pokolenia, czyli syna, wnuka i tak dalej, jako tylko lekarz, gdybym mogła, powiedzmy, prosić o kontakt. Czy to jest możliwe? Nie bardzo rozumiem. Myślę, pani ma pójść, że z tym musi pytaniem pani zgłosić się do poradni genetycznej, tak, ja rozumiem, onkologicznej. Tak, ja i na te pytania pani uzyska, powinna pani uzyska odpowiedź. Tak, tak, tak. Absolutnie. Natomiast kwestia dziedziczenia oczywiście też, na to pytanie. Dziękuję też pani, dziękuję za telefon. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Zasygnalizowałam to pytanie, już nie mamy czasu właściwie na to, ale jeszcze dwa słowa, żeby się ustosunkować do pytania pani, która napisała do nas maila na temat patentowania określonych genów. Mutacji, jak zrobiła to jakaś tam firma, którą tak, pani podaje, która opatentowała mutację BRCA1 i BRCA2, by czerpać z tego korzyści finansowe. Właśnie jak to jest? Kto ma prawo kto chroni to dziedzictwo genetyczne gatunku ludzkiego, każdego człowieka? Czy informacja genetyczna ma być towarem na sprzedaż? To jest bardzo skomplikowana sprawa. To oczywiście zależy również od prawa patentowego w danym kraju. Te firmy, które te testy na BRCA 1 i 2 wykonują, bronią się, że te testy to nie jest kawałek DNA ludzkiego, to jest przez nich przygotowany preparat, który został odpowiednio zmodyfikowany, żeby mógł być testem, i to oni życzą sobie patentować jako test, w którym znajduje się fragment genu BRCA 1, ale przerobiony przez firmę. No a tak, czyli... Jeśli mogę się wtrącić, moim zdaniem informacja genetyczna jest dziedzictwem gatunku ludzkiego i nie powinna być patentowana. Natomiast techniki, które umożliwiają identyfikację niektórych informacji wynikających, dotyczących genomu, w tym także mutacji, myślę, że to jest sprawa do dyskusji i w kontekście lokalnego prawa patentowego. Kończymy nasze spotkanie. Być może będziemy wracać do tego tematu. Przypomniałam sobie taką audycję, którą zrobiłam 10 lat temu, DNA na CD. Czyli to jest kolejny wątek. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli profesor Magdalena Fikus, dziękuję, profesor bardzo Tadeusz Mazurczak. Dziękuję za te mądre pytania, które państwo zadaliście. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję właśnie za telefony i maile. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.